Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a. Po godzinach królem rowerów. 99 lat temu urodził się Giovanni Pinarello, czyli za rok będzie stulecie tej daty. To dobry moment, żeby nagrać kolejny film o rowerach tej włoskiej marki. Mamy tutaj Pinarello Prince Disc i Dogme F12 Disc. Dogme możecie podziwiać u nas na kanale w poprzednim filmie poświęconym w całości tej maszynie, temu projektowi. Jest to rower 3 razy droższy od Prince'a, który jednak, mimo że tańszy, jest równie ciekawym modelem dla kogoś, kto zaczyna swoją przygodę z kolarstwem szosowym. Może być bardzo ciekawą alternatywą, o ile oczywiście rower za 2,5 dychy jest dobrym rowerem na początek przygody. No, umówmy się, że jest to już rower praktycznie wszystko mający poza karbonowymi kołami, bo tutaj koła mamy fulcrumy Racing 800, no, są to koła aluminiowe, więc do pełni szczęścia brakowałoby tutaj kół karbonowych, ale poza tym karbonowa rama, sztyca, widelec, no również kokpit jest tutaj aluminiowy, to też można by sobie kiedyś wymienić, ale mamy bardzo dobrą grupę napędu Shimano, wyposażoną w wersję elektryczną i na hydraulicznych hamulcach tarczowych. Wracając do naszych maszyn. Obydwa te rowery w zasadzie mają bardzo podobne z kształtu ramy, bo wyposażone są w widelce charakterystyczne dla Pinarello. Onda to właśnie z włoskiego Fala i nie są to tak mocno pofalowane widelce, jak były w Pinarello kiedyś, ale dalej są to bardzo charakterystyczne elementy tych rowerów i trudno pomylić to z czymkolwiek innym. Ramy są aerodynamiczne, tylne widełki są tak ukształtowane, żeby jak najlepiej przenosić sztywność, siłę napędu i reagować na siły schamowania. Właśnie dzięki temu, że prawa strona ramy jest wyżej, lewa jest niżej, mieści się tam hamulec tarczowy, no i wtedy ta rama najlepiej się sprawuje. Dogma F12 tutaj jest wyposażona bezkompromisowo, jest monokokowa kierownica karbonowa, karbonowa sztyca, było też karbonowe siodło, ale coś mu się tam przydarzyło, chwilowo jest jakieś inne. Grupa napędu to Durace elektryczny oczywiście i na hydraulicznych hamulcach tarczowych. Bardzo ciekawe koła NSV 454 od Zipa, jedne z niewielu kół na rynku, które mają takie fale. Zdaje się, że Zip już zdążył się z kimś posądzić o delikatną kopię tego ich projektu. Jeżeli chodzi o wagę tych maszyn, to F12, to tutaj obydwa są w rozmiarze 56, jeśli dobrze pamiętam, lub Dogma jest w rozmiarze 57, ale generalnie są to rozmiary do siebie bardzo zbliżone. Dogma 7950 z pedałami, z koszykami na bidon, z troszkę cięższym siodełkiem, z mocowaniem podlicznik. Także tutaj no, to jest rower już jeżdżony, gotowy do eksploatacji. Prince jest tutaj w specyfikacji fabrycznej, golusieńkiej, czyli bez koszyków na bidon, bez uchwytu na licznik, bez pedałów. No, trzeba pamiętać, że ma aluminiowy mostek i kierownicę, również ma aluminiowe koła, także no tutaj pewna kara na wadze będzie musiała za to być. 7950 ważyła w pełni karbonowa Dogma, 8800 waży Prince. Tak się ta maszyna prezentuje. Możemy sobie jeszcze zobaczyć, jak mu cyka tylne koło. Nie cyka w ogóle. Dwie bezkompromisowe włoskie maszyny. Prince z włókna T700. W Prince FX zbudowany jest z T900. A Dogma w topowym wydaniu z włókna T1100. Obydwie ramy mają rury typu flat back, czyli z płaskim tutaj tyłem. Prince jako pierwszy uzyskał to przetłoczenie tu pod główką ramy na skośnej rurze. Skopiowane ono zostało potem właśnie z Prince'a do Dogmy F12, bo F10 tutaj tego przetłoczenia nie miała.
System TCIR to jest pochowanie wszystkich kabli w porównaniu z innymi markami, gdzie czasem coś tam wystaje, to tutaj zarówno w aluminiowym kokpicie Prince'a, jak i w full karbonowym zintegrowanym kokpicie Dogmy nic nam na zewnątrz nie wychodzi, jest absolutnie full aero. Oczywiście Prince jako model dużo bardziej rekreacyjny będzie miał wyższą główkę ramy. To jest ten parametr, który może interesować osoby, które nie są 17-letnimi dzieciakami jeżdżącymi całe życie na rowerze, tylko mają już swoje lata, stać ich na taki rower, ale niestety elastyczność kręgosłupa pozostawia trochę do życzenia. Tutaj mamy główkę 16,5 cm plus oczywiście do dyspozycji podkładki pod mostkiem, długość tego mostka, ewentualnie jego kąt, a w tym samym rozmiarze w Dogmie główka ramy będzie miała tylko 14 cm, czyli tutaj mamy 2,5 cm mniej więcej różnicy. I też oczywiście do dyspozycji podkładki pod mostkiem i do wyboru długość i wysokość kokpitu. Na koniec możemy sobie przypomnieć, jak cykają zipy. No tutaj też to raczej chodzi cichuteńko. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobały Wam się te dwie włoskie piękności. W sumie warte ze 100 tysięcy, czyli do niedawna jeszcze można było w małym mieście w Polsce kupić za to mieszkanie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w naszych kolejnych wideo. Hej!